Siema, jestem Trzeci, witam was w pierwszym odcinku z Pet Simulator X na moim kanale, a więc tutaj jak widzicie, no jestem pierwszy raz w tej gierce, więc tutaj pierwszy taki odcinek z Robloxa, ponieważ wcześniejszy odcinek to był taki odcinek, w którym właśnie założyłem sobie konto, taki bardziej informacyjny, w którym stworzyłem sobie takiego skina na szybko. A więc tutaj zanim zacznę grać, czyli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję najpierw wraz ze dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, no i też zostawcie oczywiście łapkę w górę po tym filmie, będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. No i polecam wam też wesprzeć mój kanał, ponieważ właśnie od niedawna mam wspieranie, więc tutaj możecie właśnie wesprzeć mój kanał, więc polecam, ponieważ daję wam to dużo bonusów i nagród, a wesprzeć mój kanał właśnie możecie już od 2 zł, a zapłacić na przykład PlayStation kardy, więc myślę, że warto. I tutaj widzicie, mamy jakiegoś trade request, ale na razie tego nie akceptuję, bo tutaj widzicie, muszę wybrać sobie początkującego zwierzaka, peta, więc tutaj sobie wybiorę tego pieska, więc okej, wybieram sobie, okej, i musimy go teraz nazwać, więc nazwijmy sobie może go tak jak się nazywał mój prawdziwy piesek, czyli nazwijmy sobie go, tutaj mamy zawsze jakieś trade requesty, więc nazwijmy sobie go Blania, okej, więc okej. I zobaczmy, jak widzicie, mam już tego tutaj peta i zobaczmy, bo jestem ogólnie po raz pierwszy w tej gierce, więc tak tutaj wygląda. I tutaj mam pokazane chyba, żebym wybrał tego peta, totalnie się znam na tej grze, więc te pierwsze filmy będą takie bardzo śmieszne, bo ja totalnie nie wiem, co się tutaj robi. Chyba teraz trzeba tutaj ekwipować, więc ja sobie go wybiorę, wyjdę sobie stąd. Dobra, słuchajcie, generalnie to musiałem zrestartować gierkę, ponieważ nie wiem dlaczego nie mogłem się poruszać w ogóle, więc tutaj mam nadzieję, że teraz będzie wszystko działo. Okej, tutaj mam informację o jakiejś aktualizacji, więc i zobaczmy, czy teraz mogę ruszać. Mogę już teraz ruszać, czyli po prostu coś się wtedy zlagowało, więc dobra, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Ogólnie to się nie znam totalnie na Robloxie, więc tutaj no ciężko mi się będzie właśnie tak tak naprawdę cokolwiek zrobić, bo ja nie wiem totalnie, co tutaj można właśnie robić. Tutaj sobie generalnie też ustawiam lekko ustawienia, ponieważ tutaj nawet kamera mi średnio działa przed chwilą, a teraz już jest o wiele lepiej, więc tutaj trzeba sobie pozbierać z tego, co wiem, monety, więc dobra, zbierzmy sobie te monety i będę mógł chyba sobie jakoś później zebrać skrzynki, więc to znaczy otworzyć te jajka, ale tutaj coś z tego, co widzę, to dosyć długo mi to zajmie, więc tutaj sobie pozbieram te rzeczy. Jest to taki pierwszy odcinek, więc to będzie bardzo szybki odcinek, tutaj już mój piesek to rozwala, więc mam już jakieś pierwsze monety, jak widzicie, 8 monet, więc fajnie, dobra. Ja sobie tutaj wszystko to pozbieram i tutaj, no tak to wygląda, więc sobie tutaj zobaczmy, co my tutaj mamy. Może pójdźmy sobie gdzieś tutaj i zobaczymy sobie, co tutaj jest. Tutaj jakieś pety czy coś nie można z tego, co widzę, więc tutaj no ten odcinek będzie bardzo taki chaotyczny, tak samo jak te ogólnie wszystkie pierwsze odcinki. Tutaj mam jakieś pierwsze rzeczy, bardzo dużo rzeczy tutaj jest, więc mam już 15 tych diamentów i ogólnie różnych innych rzeczy, więc tutaj mamy jakiegoś innego ziomka, więc zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Mamy tutaj, w sumie nie wiem, co to jest. Idą sobie jakieś pety, nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi, chyba to są pety tego ziomka właśnie, tej osoby, więc dobra. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. No ten odcinek właśnie i te wszystkie filmy będą takie na początku chaotyczne, ponieważ totalnie nie wiem, co można robić w tej grze i no te filmy będą takie mega śmieszne, a zarazem troszeczkę nudne, ale no zrozumcie mnie, że po prostu nie umiem w to grać i totalnie nie wiem, co tutaj można robić, więc dopiero się tutaj uczę, więc dobra. Tutaj te pierwsze monety zostaną już za chwilę zniszczone. Zaraz sobie zobaczę, czy mogę już kupić jakieś, to znaczy otworzyć jakieś pierwsze jajka. Więc mam tutaj jakiś bonus, jakaś misja już się tutaj robi, więc zobaczmy sobie. Tak, chyba, a nie, jeszcze jednak nie mogę otworzyć sobie jakiegoś tego najtańszego jajka. Więc słuchajcie, ja sobie pójdę tutaj, zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Może tutaj poproszę, żeby mój piesek tutaj to rozwalił, więc a ja sobie tutaj pójdę zobaczyć, co my tutaj mamy. Mamy tutaj jakieś nagrody, ale jak widzicie, no nie mogę ich odebrać. I słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale tutaj znowuż mam jakieś problemy ze sterowaniem. Totalnie nie wiem dlaczego. I no nie mogę sterować, jak widzicie, ponieważ mi się to jakby tak przełącza pomiędzy ikonami, więc nie wiem dlaczego. Dobra, słuchajcie, ja jestem z powrotem, ponieważ nie wiem dlaczego, ale mi znowuż po prostu nie działało. To nie działało mi po prostu sterowanie i no nie mogłem nic zrobić, dlatego tutaj teraz tak to wygląda, więc no i jestem szczerze mówiąc troszeczkę zdenerwowany przez to, że właśnie mi to całe sterowanie nie działa, ponieważ nie wiem dlaczego. Co jakiś czas się po prostu jakby wszystko przemienia pomiędzy różnymi ikonami i nie mogę sterować, więc nie wiem dlaczego tak jest i mam nadzieję, że to się naprawi. Więc dobra, tutaj sobie zbieram oczywiście te monety, żeby tutaj móc sobie otworzyć pierwsze jajko. Zobaczymy, co mi wypadnie z tego jajka. Teraz może te monetki. Dobra, 60 HP one mają, więc dobra, czekajcie. Dobra, to już zostało zebrane, więc tak tutaj wygląda.
teraz może te monety i powinienem już to wszystko tutaj mieć, więc mam nadzieję, że za chwilę tutaj wszystko będzie dobrze. No i rozejrzymy się, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy tutaj jakieś inne różne maszyny do robienia złotych petów. Okej, więc tak tutaj wygląda. Dalej mamy jeszcze tutaj bank, więc tak tutaj wygląda. Okej, to sobie zamkniemy. Tutaj możemy coś robić ze znajomymi. Okej, więc dobra, idziemy sobie dalej. No tutaj oczywiście mamy te wszystkie jajka, ja mam tutaj, jak widzicie, no większość zablokowane. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Tutaj mamy Trading Plaza, okej, to też mam zablokowane z tego, co widzę. Tam też coś mamy, zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj też jakiś czarny dym stąd leci, tutaj też mam coś zablokowane. Okej, tutaj jakiś X. Okej, chyba tego nie mogę otworzyć, jak widzicie, znowu jest problem ze sterowaniem. Dobra, słuchajcie, ja niestety odpaliłem Robloxa jeszcze raz i tutaj jestem, szczerze mówiąc, zdenerwowany tym, ponieważ no nie mogę za bardzo grać, jak widzicie, bo jak próbuję sobie sterować i kliknę sobie na coś myszką, i później po prostu mi się jakby takie kwadraciki pomiędzy ikonami pojawiają i nie wiem, dlaczego tak jest. Ustawienia mam wszystko dobrze i wszystko normalnie działa, mam nadzieję, że to się naprawi, bo jak nie, no to będzie bardzo słabo. Dobra, zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Tutaj też mam jakąś maszynę, jakaś kolekcja petów, więc okej, sobie stąd wyjdźmy. Mam nadzieję, że tutaj już teraz wszystko będzie działało. Zobaczmy sobie, tutaj już byłem, więc okej. No i dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Dalej mamy tutaj jakieś pety, które sobie biegają, więc okej, tutaj mamy cały czas jakieś rzeczy i za chwilę sobie będę mógł chyba otworzyć pierwsze jajko, więc okej, zbieram sobie tutaj to wszystko. Tutaj jakaś misja się robi, więc okej. Dobra, mamy tutaj już wszystko zebrane. Dobra, zbieram sobie cały czas. Tutaj mój piesek cały czas to rozwala. No i dobra, tutaj w sumie za bardzo nic takiego ciekawego się nie dzieje właśnie, więc przepraszam za to, też jestem lekko zdenerwowany tym, że tutaj mi to za bardzo nie działa, więc muszę cały czas tak naprawdę odpalać Robloxa na nowo i no troszeczkę słabo to wygląda, mam nadzieję, że wszystko będzie już dobrze i że to wszystko będzie naprawione. Więc dobra, tutaj te monety się rozwalam, więc może tutaj nie będę tym przedłużał i po prostu widzimy się za chwilę, ponieważ tutaj no jest to troszeczkę nudne, więc jak tutaj już to wszystko zostanie rozwalone, to może do was wrócę. Chociaż słuchajcie, jak widzicie, jednak może nie, ponieważ tutaj no już mam prawie 300 monet, a z tego co widziałem, to tam 300 monet właśnie potrzeba, żeby otworzyć to jajko, więc dobra, jednak bez cięcia, okej. Brakuje mi w tym momencie jeszcze jednej monety, więc okej, w tym momencie mam już ponad 300 monet, więc dobra, lecimy sobie tutaj po tamto jajko, więc okej. Zobaczymy, co mi z tego jajka wypadnie. Biegnę sobie już do tego jajka, więc okej. Dobra, zobaczmy. Jak widzicie, tu już się pojawiło powiadomienie, że właśnie mogę sobie kupić nowe jajko, więc dobra, zobaczmy sobie. Jak widzicie, tutaj właśnie znowu już mam problem ze sterowaniem. Dobra, słuchajcie, ja sobie odpaliłem Robloxa po raz kolejny i tutaj idę sobie do tych jajek, więc okej, poszukamy sobie tutaj tych jajek. Okej, mamy tutaj te jajka, więc dobra, otworzę sobie to i no dobra, kupuję to, więc klikam i okej, mamy tutaj to za 300 monet, więc okej, klikam na tak i uwaga, zobaczmy, jak on się otwiera i mamy tutaj psa, czyli mam już w tym momencie, jak widzicie, dwa pety mam. I jak widzicie, znowuż mi nie działa sterowanie i szczerze mówiąc naprawdę nie wiem, dlaczego tak jest. No szczerze mówiąc, no totalnie nie mam pojęcia, więc tutaj naprawdę bardzo słabo to wszystko tutaj wychodzi. Jestem szczerze mówiąc właśnie zdenerwowany, bo za bardzo nic nie mogę zrobić. Dobra, słuchajcie, ja zresetowałem komputer i tutaj coraz bardziej mnie tak denerwuje przez to sterowanie. No naprawdę nie wiem, dlaczego tak jest. No i co, słuchajcie, otworzyłem jajko, tutaj za bardzo nie mogę nic zrobić więcej. Więc przepraszam, że ten film tak wygląda i no, że tutaj to wszystko tak, no, że nic mi za bardzo nie działa tutaj. Naprawdę nie wiem, dlaczego ustawienia mam wszystko, no po prostu ustawienia mam dobre, więc no szkoda, że tak to tutaj wygląda. A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że ten film wam się chociaż spodobał. To prawda, to nic takiego za bardzo ciekawego nie zrobiłem, ale to są takie właśnie pierwsze filmy z Robloxa, więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. No oczywiście też pamiętajcie o łapce w górze, pod tym filmem będzie wtedy bardzo miło, no i polecam też wesprzeć mój kanał, ponieważ daje wam to dużo bonusów i nagród. A więc dobra, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!